Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. A moim gościem jest prezes Szczecińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Teresa Mądry. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. No i myślę, że to jest oczywiste dosyć, od czego zaczniemy naszą rozmowę, dlatego że ten temat grzeje, mówiąc kolokwialnie, ludzi, nauczycieli przede wszystkim, ale też rodziców, uczniów od tygodni, od lat można nawet powiedzieć, choć w ostatnich miesiącach ta atmosfera przybrała jeszcze na temperaturze i na sile. Podwyżki dla nauczycieli. No są podwyżki, prawda? Przecież nauczyciele mają obiecane podwyżki nominalnie. Będzie to od 1150 do 1350 zł. W czasie kampanii wyborczej słyszeliśmy, że będą to 30% podwyżki, ale nie mniejsze niż 1500. Wychodzi na to, że 30% dla większości nauczycieli, czyli mianowanych i dyplomowanych, i 3% więcej dla nauczycieli początkujących. Co tu jest według oczywiście nauczycieli związku nie tak? To powiem tak. Można powiedzieć to w dwóch kierunkach. Można pochwalić to, bo jest to po prostu pierwsza bardzo duża podwyżka, bo to jest 30%, a dla nauczycieli początkujących 33%, więc no jest to naprawdę w ciągu tych ostatnich 10-20 lat to jest największa podwyżka, jaka była w oświacie. To na pewno jest się z czego cieszyć pod tym kątem. To się cieszyć. Z drugiej strony, no my jako Związek Zawodowy prosiliśmy, żeby to była podwyżka 30%, ale nie mniej niż 1500 do zasadniczej. Nie do średniej. Czyli nominalnie po prostu. Czyli nominalnie do zasadniczej, tylko że zasadnicza to jest ta podstawa. Tak jak we wszystkich zawodach. Tak? I to miało być 1500 do wszystkich zawodów. A tu się okazało, że między nauczycielem stażystą, początkującym, a mianowanym, który już przeszedł dwa awanse zawodowe. Dwa stopnie rozwoju, tak. Tak, rozwoju zawodowego jest różnica tylko 50 zł. Także to jest... A ile to jest lat różnicy w pracy? To jest minimum 5 lat pracy w zawodzie. Minimum. Niektórzy nauczyciele nawet dłużej robią mianowanie, no bo jeżeli to jest młoda nauczycielka, rodzi dzieci po kontraktowym, bo najczęściej kontraktowy jest po roku czasu, był kiedyś, tak, w tym awansie zawodowym, a później mamy przerwę 2 lata i 3 lata jest robiony awans zawodowy. Przez 3 lata był robiony awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Teraz już to jest trochę inaczej. Od zeszłego roku, tak, czyli ci nauczyciele, którzy do 2022 roku zdobyli kontraktowego, to robią na starych zasadach. Ale pozostali nauczyciele, którzy przyszli już do zawodu w 2022, robią już po nowemu ten awans zawodowy. Czyli tylko jest początkujący, mianowany i później dyplomowany. Budżet jest już co prawda podpisany, natomiast nauczyciele i związki nie tracą nadziei na to, że będą dalsze rozmowy, jeśli chodzi o zwiększenie tych pensji. Są na to szanse z państwa perspektywy? To znaczy tak, cały czas ministerstwo mówi, że będą dalsze rozmowy, będą dalsze rozmowy na temat podwyżki. Tylko czy teraz, jednak, czy w przyszłym roku na przykład, bo to no potem ma być rozbite. Myślę, że... no, budżet mamy taki, jaki mamy. No nie wiadomo, jaki on jest, no bo ciągle są w ministerstwach i w rządzie są robione wewnętrzne kontrole, audyty, więc zobaczymy, jak ten budżet naprawdę, czym stoi, tak? Obiecane jest, że może być tak, że jeszcze może będzie podwyżka we wrześniu, ale to jest tylko... Być może. Być może. Rozumiem. Nie sądzę, ale... Tym bardziej, że to nie jest nadzieja. Koniec postulatów, dlatego że Solidarność Nauczycielska uważa, że te obietnice o podwyżkach o 1500 zł, o tych 30% są zbyt małe, jeśli chodzi o wysokość inflacji, dlatego że to były obietnice jeszcze z ubiegłego roku i to z połowy ubiegłego roku, także te podwyżki powinny być wyższe jeszcze o 12%, przy czym ZNP jeszcze zaznacza, że nauczycieli mianowanych można wynagradzać lepiej o 80-90 zł. I myślę, że te dyskusje obrazują nam pewien fakt, abstrahując od tego, co kto myśli o zarobkach nauczycieli, to, że tu bój trwa o każde 10 zł niemalże. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że o każde 10 zł, ze względu na to, że nauczyciel, ja mówię, początkujący zarabia tylko 150 zł mniej, tak? Niż, bo to tutaj mamy dokładnie napisane, że nauczyciel będzie zarabiał.
nauczyciel początkujący 4900, a nauczyciel z zmianowanym, z awansem zawodowym już dwukrotnym, tak, będzie zarabiał 5557 zł, tak, tylko, czyli to 150 zł więcej. Więc tu jest bój o każdy grosz, ze względu na to, że uważamy, że nauczyciel mianowany powinien zarabiać więcej. Czy ten bój przybierze ostrzejszą formę? Co, jeśli się nie dogadacie? Myślę, że nie, będziemy tutaj. My już przeszliśmy fazę dużego strajku, na którym, no, wydaje mi się, że to jest też pokłosie trochę. Dużo nauczycieli odeszło z zawodu. Odeszło dużo na emeryturę. Proszę pamiętać, że my jesteśmy środowiskiem, które się starzeje, a do naszego zawodu przychodzi coraz mniej młodych ludzi. W tamtym roku poprosiłam nasz Urząd Miasta, żeby mi przedstawił taką symulację. Ilu jest nauczycieli w każdym wieku, od 24 do 30, czyli tych młodych nauczycieli, to przyszło do zawodu w Szczecinie 280. Za to nauczycieli powyżej 60 pracuje jeszcze w zawodzie w tamtym roku, a w tym roku jeszcze więcej, pracowało prawie 900. Czeka nas tu zapaść demograficzna? Myślę, że uratuje trochę ta demografia, która w 2027 przyjdzie, to mniejsze urodzenie tych dzieci, ale będzie zapaść ze względu na to, że to dopiero będą pierwsze roczniki. A co będzie ze starszymi? No, coś rząd będzie musiał zrobić. Albo będzie nam zwiększał pensum, albo... Albo będzie potrzebował mieć naprawdę dobry pomysł na to, żeby kogoś zainteresować tą pracą. A tak. Czujecie się państwo poniekąd ofiarą trochę każdej oszczędności? Nie mówię, abstrahując od rządów, jakie kiedykolwiek były tak. u sterów władzy. Czujecie się państwo właśnie taką ofiarą, takim pierwszym rzędem do wycięcia, jeśli chodzi o komu tu przyciąć pensję, żeby zaoszczędzić? Jednym tak, z pierwszych? Tak, tak. Jesteśmy jednym, bo jesteśmy budżetówką. Tak samo były pielęgniarki. Ale pielęgniarki teraz ostatnio bardzo dużo dostały. Tak? Naprawdę, w ciągu tych trzech ostatnich lat to pielęgniarka... Bo tu dało sobie znać kryzys demograficzny. Tak, mnóstwo wyjechało do Niemiec. Do Niemiec nie było. Nie ma szpitalu, pracują. Tak jak chodziłam do szpitala do rodziców, to było tak, że pracowali sanitariusze, którzy jeżdżą na karetkach. Także to jest... Jak nie tu, to tu przychodzą i pracują, tak? Czy sanitariuszki. Więc nie ma tam i tu w szkolnictwie również nie będzie. Mamy nadzieję, że uda się to porozumienie dotyczące płac podnieść, zanim w szkołach dojdzie do takiej sytuacji, jak jakiś czas temu w szpitalach. A zostając przy szkołach, to jest kolejny temat, który budzi dyskusję i budzi duże kontrowersje jednak, choć można by się spodziewać, że będzie inaczej. Nie będzie zadań domowych już od kwietnia w szkołach podstawowych, później w szkołach średnich. To dobry pomysł? Dobrze, że nie będzie tych zadań domowych? To znaczy, myślę, że te zadania domowe jako takie będą, tylko że po prostu one będą na zasadzie dobrowolności. Jeżeli dziecko nie zrobi, to nie będzie oceny niedostatecznej. Będzie się promowało takiego ucznia, który zrobił te zadania. Czy on zrobił słabo, czy zrobił go dobrze, tak? To wydaje mi się, że będzie promowany. Tak, bo wydaje mi się, że uczeń nawet w domu chce trochę coś porobić. Może nie wszystko, ale... Na poziomie jakiejś takiej własnego zainteresowania, to on to zrobi. A bardzo jak mam nie nadzieję, będzie... że moje dzieci tego słuchają akurat rzeczywiście, że są dzieci, które chcą coś same w domu zrobić. No dobrze, ale w takim razie... A myśli pan, że to nie jest troszeczkę też tak, że jak nauczyciel będzie umiał... Bo my, dla nas to też jest nowe. To proszę popatrzeć, jak weszło gimnazjum. My nie mieliśmy wielkie problemy jako nauczyciele prowadzić gimnazja w tych pierwszych fazach. Później, przecież ZNB by było przeciwne prowadzenie gimnazjów. Tak. Ale później, kiedy zauważyliśmy, że to jednak jest dobre dla naszego rozwoju, naszych dzieci, chcieliśmy zostawić te gimnazja jednak, bo one jednak wyrównywały sprawdziły się. I myślę, że z tymi zadaniami domowymi to jest też nowa rzecz. I to będzie tak, że na początku nikt nie będzie chciał robić, ale my nauczyciele też się nauczymy tego, jak aktywizować tego ucznia, żeby on tam zrobił. Jak on to zrobi,
to pokaże on wtedy swoją wiedzę. Nie będzie on szukał w tak zwanej inteligencji sztucznej rozwiązania zadania, tylko będzie próbował to sam zrobić. I czy mu się to uda, czy nie, ale to myślę, że to, to jest też duża, duża rola tu nauczycieli. Miałem przytoczyć taki argument, że niektórzy uczniowie nic nie zrobią w domu i nic ich do tego nie przymusi, ale z drugiej strony, kiedy są zadania domowe, podobnej rady też na to po prostu nie ma i tyle. Wróćmy jeszcze do tego wsparcia nauczycieli, tym razem nie finansowego, a bardziej mentalnego, dlatego że to jest temat bardzo zbliżony i bardzo pokrewny. Od lat toczy się też dyskusja dotycząca psychiatrii dziecięcej. Ten temat szczególnie skupia się w szkołach. To widać wyraźnie, jakie kryzysy przechodzą młodzi ludzie, jak te kryzysy odbijają się na rówieśnikach, również na nauczycielach, na rodzicach. Tymczasem kolejki do psychiatry są wielomiesięczne. W szkołach również powinna być niemalże stała opieka pedagoga i specjalistów. Myślę, że to jest jeden z podstawowych postulatów, o który nauczyciele i związkowcy również powinni walczyć i rozmawiać z nowym rządem. Jak to wygląda w tej chwili? To znaczy, ja się bardzo cieszę, że za czasów właśnie tamtego rządu przyszedł ten pomysł komuś, żeby jednak tych pedagogów, psychologów we wszystkich szkołach zatrudniać. Tylko czy oni są? W wielu szkołach jest, tylko że ich jest za mało. Powinno być, ale tak, ale to dlatego, że to dopiero był tak zwany program wprowadzający. Przez pierwsze 2 lata tych psychologów, pedagogów ma być mniej. Teraz, od następnego już roku, ma być więcej, czyli na mniejszą ilość dzieci jeden psycholog. Także to ma się, to z czasem ma się coraz bardziej zwiększać. Wiadomo, że trzeba będzie wykształcić najpierw tych psychologów. Z drugiej strony, czy taki psycholog, który przyjmuje prywatnie, zarabia duże pieniądze. Czy on będzie chciał pracować w szkole? Z drugiej strony będzie chciał, ze względu na to, że on tu będzie miał zapłacony ZUS. Tu będzie miał zapłacony, bo będzie na etacie, a już sobie prywatnie będzie przyjmował osoby starsze, albo osoby, które jeszcze bardziej potrzebują nie tylko jednej, dwóch godzin tygodniowo, ale więcej godzin tygodniowo takich rozmów, które będą go mobilizować czy aktywizować, pokazywać mu lepsze drogi. Być może. W dyskusjach również trwały takie pomysły, żeby niektórych nauczycieli skierować na dodatkowe studia, żeby również pełnili ten etat, żeby również spełniali się jako pedagodzy i psychologowie. Przepraszam, czy to jest wykonalne? To znaczy, powiem tak, mamy dyrektora w Łodzi, który ma 7 przedmiotów skończonych. Czy on dobrze robi te przedmioty, czy nie? Myślę, że jeżeli to są tak zwane przedmioty kierunkowe, tak? Fizyka, chemia, matematyka, to on to może robić dobrze. Bo to jest po prostu specjalistą w przedmiotach ścisłych. Jeśli jest przy okazji pasjonatem i nauczycielem, to oczywiście może sobie poradzić. I myślę, że też byś sobie poradził w psychologii i w pedagogice. Bo to już jest, powiem, że to jest specjalista. I może, można by było, tylko że proszę popatrzeć, jeżeli ja chcę być, ja pracowałam w szkole specjalnej. Kończyłam technikum budowlane. Jak przyszłam do szkoły specjalnej, to mnie nie dano wychowania fizycznego, chociaż skończyłam studia wychowania fizycznego. Ale brakowało nauczyciela do techniki. Więc prowadziłam pół etatu techniki i pół etatu wychowania fizycznego. Skierowano mnie na podyplomowe studia z techniki. Musiałam to skończyć i skończyłam. Robiłam 2 przedmioty. Później był plastyka, bo też brakowało plastyki. I tak za każdym razem, gdzie było brakowało nauczyciela w pedagogice specjalnej, a potrzebny był przedmiot, to szłam. Ale dlatego, że to były tak zwane kierunki pokrewne, bo to są artystyczne przedmioty. Łatwiej mi jest prowadzić manualne rzeczy, niż jakbym miała poprowadzić na przykład język polski. No, tu już bym musiała naprawdę dużo się uczyć. Rozmawiamy o nauczycielach, ale oczywiście z panią Teresą Mądry, prezesem Szczecińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, rozmawialiśmy przede wszystkim z myślą o dobru dzieci. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.